zaczynamy sobie od stójki. On łapie mnie za kołnierz. Tak? I tutaj kontroluje mój bark. Ciężko jest go złapać. Więc podaję sobie tą ręką kołnierz od środka. Dzięki temu otworzę jego łokieć. Tak? Dostanę się tutaj. Jak łapię od góry, to przeważnie po to, żeby tą jego rękę zgiąć do dołu, tak? I skrócić dystans, tak? Albo go przyciągnąć, albo go odepchnąć. Ale tym razem łapię od środka i otwieram jego łokieć. Teraz wchodzę kolanem do środka, nogą już idę na zewnątrz. Nie muszę kolanem schodzić na matę. Mogę po prostu zrobić taki krok i się dociągnąć do jego nogi. Pamiętajcie, żeby nie wchodzić głową do przodu, tylko całym ciałem wchodzę. Tak? Kołnierz też podciąga leciutko. Tu i jestem już. I z tej pozycji zaczynam go przepychać. Głowa idzie za jego plecy. Zobaczcie, ta noga już jest lekka. Ja tą ręką zaczynam łapać go za plecami i łączę ręce w taką klamrę. Ta ręka ma być z dołu, ta ręka z góry. Po co to jest? Przed ramieniem będę mógł nacisnąć na jego biodra i będę sadzał go na dupę. Okay? Czasami możecie tą nogą wejść tutaj pod kolano do środka i zejść na te kolano. Jak schodzę na kolano, to nie mogę zrobić czegoś takiego, że się ześlizgnę po nim. Ja kontroluję jego biodra, tak? Wchodzę tu i teraz jak idę w dół, to od razu razem z nim. O. Stąd mógłbym wejść za plecy, ale często w walce on będzie walczył o tą pozycję, więc ja idę do przodu. Robię presję barkiem i teraz wyjmuję rękę stąd, idę tu. I zaczynam iść do przodu jeszcze bardziej. O. Ucho do ucha chcę zbliżyć, ale często, żeby go później zadusić, będę musiał tą rękę głębiej włożyć. Łapię go za głowę i wkładam rękę głębiej. Tak? I teraz łączę klamrę, ucho do ucha, odwracam się do niego, nie? Klatą do niego i zaciskam biceps. Tutaj ważne, żeby z jednej strony bicepsem dusić, a z drugiej strony z tej strony klatą. Okay? Tu nie chodzi o jakieś siłowanie, tak? Bo widzę, że niektórzy robią duszenie na kolanach albo zapinają mateleo. Wiadomo, jeżeli ktoś silny jest, tak, no to może tam kogoś zadusić, czy zrobić mu nawet dźwignię na kark. Więc jak wchodzimy sobie, to idziemy tędy, za plecy, tak, od razu go przepycham, łapię za biodra, żeby on się nie odwrócił. I teraz idę nogą do środka, pod jego kolano, sadzam go, bark do przodu, presja i łapię go pod głową. Okay? Mogę czasami położyć rękę sobie. Hop, idę jeszcze dalej, ucho do ucha i teraz drugą ręką sobie pomagam. Głęboko, tak? Musicie sobie poprawić. Poprawiam, łączę klamrę, nisko, odwracam się do niego. Czasami nawet zarzucam,